No cóż, ja bym bardzo chciała, żeby to był rząd, który będzie realizował te rzeczy, o których powie, że zrealizuje, tak? Bo ja myślę, że kobiety ze swoim pragmatyzmem szczególnie źle reagują na fakt rozmijania się obietnic i tego, co się dostarcza. A lista tych rzeczy, które jest do załatwienia i o które Kongres Kobiet walczy od lat, jest dość długa, więc my nie musimy niczego tutaj wymyślać. Po prostu trzeba sięgnąć do tych naszych 120 postulatów z pierwszego kongresu. Oczywiście kilka rzeczy dało się załatwić, ale jest bardzo wiele bolących spraw, które uważam, że naprawdę powinny być wreszcie zamknięte. Jak chociażby opieka niepełnosprawnymi. Ciągle, tak powiem, gorący kartofel odrzucany i niezałatwiony. No, nie mówię o związkach partnerskich, o ustawie in vitro, o konwencji, o przemocy, więc wydaje mi się, że po prostu no, dobrze byłoby, żeby wreszcie trochę z tej listy naszych postulatów, żeby kilka rzeczy spadło, bo one są szalenie ważne nie tylko dla kobiet. Myślę, że są ważne dla wszystkich żyjących w tym kraju i dla kobiet i dla mężczyzn.